żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot Pawła Świętego, pierwszego pustelnika. Napisany od Hieronyma Świętego, Epistola Vicesima Prima. Żył około roku pańskiego 298. Wyszedł z ciała roku pańskiego 343. Wszystkim pustelnikom przodek i powód był Paweł z Tebaidu, pierwszy pustelnik. Ten za czasu cesarza niewiernego, prześladownika i mordercę wielkiego chrześcijańskiej krwie, uchodząc nie tak śmierci jako ciężkiego, a wymyślanego katowania, którym przewłócząc skonanie rozmaitością mordowania ku niecierpliwości przywodzili wierne Boże, mając bogate imienie, ze szciem swych rodziców pozostałe, gdy wydał za mąż siostrę, którą jednem miał, w 15 lat swoich udał się na puste miejsca, aby krom bojaźni mógł w wierze świętej żywota swego dokonać i całą ją Panu Bogu z niepokalaną duszą oddać, żeby też na modlitwę i rozmyślanie dobrodziejstwa Bożego wolny czas i miejsce spokojne mieć mógł. Był młodzieniec dobrze w greckim i egipskim piśmie uczony, pokorą serdeczną i miłością gorącą ku Bogu zjęty. Przez niektóry czas doznawając sam siebie, jeśli by mógł on żywot na puszczy wytrwać, wracał się często do domu, do siostry i zięcia swego, jeszcze się nie śmiejąc na wieczne osierocenie w pustynię puścić. Aż gdy niechuć i zdradę po zięciu swoim poznał, iż go pogaństwo jako chrześcijanina na śmierć dla nędznej majętności, która śmiercią jego przypaść nań miała, myślił, znając po tym nieprzyjaźń, od którego się powinnej i krwią poprawionej życzliwości spodziewał, w głęboką się pustynią udał. I idąc dalej a dalej, trafił to miejsce, gdzie starodawna fałszywą myńcę tajemnie kowano, gdzie był sklep w skale wykowany i inne komory, które się wielkim, a gałęzistym palmowym drzewem pokrywały. Miała i wodę żywą jaskinia ona, której strumyczek tamże ponikał, dalej z jaskini nie wyciekając. Gdy to miejsce oglądał, Boga pełny młodzieniec porozumiał, iż mu to Bóg mieszkanie nagotował, aby w nim pokoju chwaląc święte imię Jego, na bogomyślności żywota dokonał, a na świat się, który w sprośnych grzechach, bałwanom służąc, bluźnił Boga prawego, a wolnej służby Jego nie dopuścił, więcej nie ukazował. A oczu i uszu swoich od tak nieznośnych rzeczy uchronił. Wspomniał sobie na Heliasza, który przez takąż przyczynę na pustynię uchodząc, śmierć sobie raczej obierał, aniżeli na rozsypanie ołtarzów bożych i skrócenie czci boskich patrzeć miał. A myśląc, jakoby bez wiadomości ludzkiej wyżywienie i odzienie mógł mieć, ujrzał na palmie owoc, który daktylii zowią. Przestanę, powiada, na tym obroku, wszak nie samym chlebem człowiek żyw, czego nie doje ciało, dusznym się pokarmem, na którym mi schodzić nie może, nagrodzi. Owo i wodę, prawi, Bóg mi ku ochłodzeniu zrządził. Jeśli dłużej żyć będę, niżli się ta suknia zedrze, mogę sobie z palmowego listu inną udziać. Niechże tu położę głowę moją. I zawoła gorącym sercem. Boże Heliasza i Jana Chrzciciela, pierwszych żywota takiego mistrzów. Bądź przy mnie, a przyjmij mnie, osierociałego, w obronę Twoją. Uczyń mnie z anioły Twemi uczestnikiem chwały Twej tu na ziemi, w duchu czystym i niepokalanym ciele. Straży Twej i skrzydła Twego nie oddalaj ode mnie. Takimi i innymi się rozmowami ciesząc, postanowił do śmierci już z onej jaskini nie wychodzić. I żył tam aż do 113 lat żywota swego. Jakie jego tam życie, modlitwy i zabawy i bogomyślności były, wiedzieć się nie może. Na dzień się to sądny pokaże. Nie chcąc Pan Bóg takiego skarbu przed światem zataić, chcąc cnoty Jego i cierpliwość nam wszystkim ku przykładu obwieścić,
i na lichtarzu te świece postawić, przepuścił taką myśl na sługę swego drugiego Antoniego, na on czas pierwszego w wiadomości ludzkiej pustelnika. Jakoby nadeń nie było doskonalszego sługi Bogu. I usłyszał głos k sobie mówiący: jest inny doskonalszy niżli ty, szukaj go na puszczy, bo go nawiedzić i poznać masz. Na ten głos święty Antoni prędko się porwał, szedł, gdzie go oczy niosły, i sprawą a wodzem Ducha Świętego nalazł onę jaskinią, w której się był zamknął Paweł Święty. Za kołace nie słyszy nic. Otworzyć nie chce, ten, który przez kila 90 i dalej lat człowieka nie widział. Aż głosem wielkim spłaczem Antoni Święty pocznie go prosić, mówiąc: ty wiesz, kto jest i po com przyszedł, boć ten objawił, który mi cię szukać kazał. A czym oczu twoich godzien nie jest, wszakże kołatać nie przestanę, aż mnie puścisz. Bych i u tych drzwi skonać miał, nie odejdę, aż cię oglądam. Wżdy mnie umarłego pogrzebiesz. Na takie słowa otworzy mu, mile się własnymi imiony swemi przywitają, a obłapią, Boga za ono wspólne poznanie wychwalając. I rzecze Paweł Święty: po coś się tak daleko strudził? Ujrzałeś zgrubiałego starca i te stare członki, które się wnet w proch rozsypią. Wszakże i żeś to z miłości uczynił, powiedz proszę cię, co się tam na świecie dzieje, jeśli już pogaństwo kłania się Bogu jednemu i Panu naszemu Jezusowi? Ustało li przelewanie krwi chrześcijańskiej? Kto teraz na państwie rzymskim siedzi? O czym gdy rozmawiają, kruk przyleciał i bochenek chleba cały przed nimi położył i odleciał. Patrzy dziwując się takiej posłudze Antoni, a Paweł Święty rzecze: już 60 lat, jako mi ten ptak po pół bochenka co dzień nosi, a dziś dla gościa przyczynił Pan Bóg obroku i posłał żywność żołnierzom swoim. Proszę cię, gościa mego miłego, z weselem pożywaj, a z drogi tak dalekiej posil ciało swoje. Siadszy tedy nad onym źródełkiem, w dziękowaniu i w chwaleniu Pana Boga, był spór między nimi, kto on chleb pierwej w ręce wziąć i łamać miał i dzielić. Paweł mówił: tyś gość, na cię ta cześć przyjdzie. A on mówił: nie, tyś jest starszy, tobie to przystoi. Niech mam z ręki i błogosławieństwa twego ten obrok Boga twego. I tak się długo częstując, chleb na poły rozłomili i jedli. I wody się onej nachyliwszy, z samej rzeczki napili. Całą noc onę, na modlitwie i chwaleniu Pana Boga i świętych rozmowach strawiwszy, skoro słońce wschodziło, rzekł Paweł ku Antoniemu: widział cię ja, bracie mój miły, żeś ty na tej pustyni mieszkał i miałem ci wspólnego towarzystwa pomóc, lecz już koniec żywota mego i zeszcie z tego świata przychodzi, abych z Chrystusem był, czegom zawsze czekał i pragnął. Ciebie dlatego tu Pan Bóg posłał, abyś mnie pogrzebł, a tę ziemię ziemi oddał. Co słysząc Antoni Święty, rzewno płakał i prosił go mówiąc: zjednaj mi to u Pana swego, abych z tobą pospołu umarł, a tobie towarzyszem na tę drogę został. Nie, powiedział Paweł Święty, nie patrz co tobie, ale co drugiemu pożyteczno jest. Jeszcze ciebie dla braci zostawić chce Pan Bóg, abyś im nauką i przykładem do zbawienia był powodem. Nie mieszkaj, a biegaj po ten płaszcz, który masz od Atanazego biskupa, żebyś im to moje ciało ku pogrzebu pokrył, bo nie wiem, jeśli mnie żywym zastaniesz. To słysząc Antoni, a dziwując się, kto mu o tym płaszczu powiedział, z pokorą go i z płaczem pożegnawszy, i ręce jego i oczy całowawszy, po płaszcz pobieżał. Co nie dlatego uczynił Paweł Święty, żeby o przykrycie ciała swego, które tak wiele lat plecioną z palm rogorzem pokrywał, staranie miał, ale żeby go boleści swym konaniem nie nakarmił. Antoni Święty prędko bieżał i gdy przyjdzie na swe miejsce, pytają go bracia, gdzieś tak długo był ojcze. A on nic nie rzekł, jedno: biada mnie grzesznikowi, który fałszywie się pustelnikiem i mnichem zowie. Widziałem Heliasza, widziałem Jana na puszczy, widziałem Pawła w raju. Chcąc co więcej wiedzieć, pytają: co to jest, powiedz nam. A on: czas mówieniu, czas milczeniu. Rzekąc, płaszcz na się wziąwszy, nic nie odpoczywając i nie jadszy, pobieżał.
Pawła tylu na myśli i na oczu mając. Nazajutrz, gdy drogę konał, ujrzał między chóry anielskimi w prorockim i apostolskim poczcie duszę Pawła poniesioną w niebo. I patrzy na ziemię, prochem głowę posypując, płakał, a wołał. Czemu mnie tak, Pawle święty, towarzyszu miły, opuszczasz? Czemuś mnie nie pożegnał? Tak nierychłom cię poznał, a takem cię rychło stracił. Z wielką potem prędkością do jaskinie przybierzawszy, nalazł ciało Pawła świętego, tak jak ona modlitwie przyklękał, z prostą głową i z rękoma podniesionymi ku niebu. I mniemając, aby jeszcze był żyw, przystąpiwszy, ducha nie baczy, płaszczem onym pokryje, psalmy i hymny wedle zwyczaju chrześcijańskiego śpiewać pocznie. O pogrzebie myśli. A iż był motyki przewielkie kwapienie z sobą wziąć zapomniał, zdała mu się wielka trudność i żałość. I płacząc nad onym ciałem, cóż mam czynić, panie mój, mówił. 3 dni chodzenia po motykę, niż z nią przyjdę, boję się, aby ciała zwierz nie stargał. Tu mieszkając, nic nie sprawię. Wolę tu przy straży ciała tego umrzeć, jeśli mnie nie wspomożesz. Na tę modlitwę posłał Pan Bóg 2 wielkich lwów, którzy przed jego oczyma dół dostateczny wygrzebli, w którym go uczciwie pogrzebszy, do domu się do swych braci wrócił. I wszytkę rzecz dostatecznie opowiedział. A suknię z liścia palmowego jako testamentem oddany skarb i wielkie dziedzictwo Antoni Święty sobie wziął. I w takiej ją cenie miał, że jej 1-2 kroć do roku na Wielkanoc i świątki używał. Na cześć i chwałę Ojcu, Synu i Duchu Świętemu, jedynemu Bogu, któremu pokłon na wieki wieków. Amen. Żył lat 113. Obrok duchowny. Położę napominanie świętego Hieronyma, którym ten żywot wypisując rzecz swoją zamyka. Spytam tych, powiada, którzy tak wiele imion mają, tak pyszne budowania, tak bogate odzienia, tak rozkoszne używania. Co macie nad tego starca? Wy z złotych kubków pijecie, a on się garścią wedle potrzeby wody napił. Wy w szatach złotem przeplatanych chodzicie, a on i suknie i najpodlejszego sługi waszego nie miał. Wy tak wiele rozkosznie używacie, a on na chlebie, który mu kruk nosił, przestawał. I był żyw, jako i wy, a podobno dłużej i w lepszym zdrowiu. Lecz z drugiej strony, on wiele ma nad was, on wrogoży do nieba, a wy we złocie do piekła. On szaty Chrystusowej, to jest niewinności, którą wziął na chrzcie świętym w nagości swej, nie stracił. A wy, tak bogato przybrani, obnażeni z niej jesteście. On w prochu pogrzebionym leżąc, wstanie w wielkiej chwale, a wy z groby waszemi tak ozdobionymi wstaniecie na ogień wieczny w niesławie. Nie traćcie ale i tych bogactw, które miłujecie. W złote suknie owijać trupów przestańcie. I zali zgnić ciało jedno w jedwabiu nie może. I w smutku, a w płaczu pysze swej czynić dosyć chcecie. Proszę cię, czytelniku, wspomnij na grzesznego Hieronyma, któremu gdyby Pan Bóg dał obierać, wolałby suknię Pawłowę z wysługą jego, aniżeli królewskie odzienie z potępieniem ich.